Od tego momentu zaczęto stosować nowe oficjalne nazwy dla kolejnych wariantów ISA. Wozy z armatą 85 mm oznaczano jako IS-1, a wozy z armatą 122 mm otrzymały oznaczenie IS-2. Od maja 1944 roku fabryki zaczęły opuszczać warianty z nowym, poprawionym kształtem przedniej płyty pancerza. Zmiana ta była wymuszona pierwszymi doświadczeniami, jakie przyniosło użycie na polach bitew wozów IS-85 oraz IS-122. Wykazały one, że przedni pancerz radzieckiego pojazdu jest zbyt łatwo penetrowany przez niemieckie armaty kalibru 75 i 88 mm, a zwłaszcza miejsce, w którym znajdował się wizjer kierowcy. Trafienie w ten fragment kadłuba kończyło się zazwyczaj nie tylko penetracją tej struktury, ale również śmiercią tego członka załogi. Dlatego też podjęto decyzję, że w nowych pojazdach przekonstruowany zostanie przód kadłuba tak, że pojawi się tylko jedna jednolita, bez charakterystycznego załamania płyta pancerna o grubości od 100 do 120 mm pochylona pod kątem 60 stopni. Z tej płyty zniknął wspomniany problem, czyli wizjer kierowcy, a zastąpiła go wąska szczelina dodatkowo wzmocniona kuloodpornym szkłem. Tak ukształtowany pancerz okazał się być stosunkowo odporny na ogień najlepszych niemieckich dział przeciwpancernych, czyli PAK-43 kalibru 88 mm o długości lufy 71 kalibrów, gdyż były one w stanie pokonać ten pancerz z odległości dopiero poniżej 420 metrów. W trakcie produkcji zmianie ulegała również optyka. Najpierw celowniki peryskopowy oraz teleskopowy zastąpiono doskonalszymi urządzeniami, by wkrótce wymienić je na jeden wspólny celownik przegubowy. Natomiast peryskop dowódcy z biegiem czasu został zastąpiony przez specjalne urządzenie obserwacyjne, które posiadało opcję lornetki, czyli przybliżania punktu widzenia. Mimo wprowadzenia do służby wariantu uzbrojonego w armatę kaliber 122 mm, nadal trwały prace nad zamontowaniem innego działa. Radzieccy dowódcy zwracali uwagę na niewielką szybkostrzelność armaty D-25T oraz nieduży zapas amunicji. Dlatego kontynuowano poszukiwania alternatywnego rozwiązania. Na jednym z pojazdów, oznaczonych jako IS-3, inaczej obiekt 244, zamontowano armatę kalibru 85 mm. Była to zmodernizowana, znana z pierwszych wariantów T-34-85 armata D-5T o wydłużonej jednak lufie i zwiększonej prędkości wylotowej pocisku do 900 m na sekundę. Próby tego wariantu nie zakończyły się zadowalająco. Kolejny pojazd, IS-4, inaczej obiekt 245, został ostatecznie uzbrojony w armatę D-10T o kalibrze 100 mm, która wkrótce miała stać się głównym orężem czołgu T-54. Po serii prób stwierdzono, że armata nie ma wystarczających osiągów, gdyż nie jest w stanie przebić przedniego pancerza Pantery z odległości 1500 m oraz zapas pocisków wynosi tylko 30 sztuk. Dlatego też odrzucono ją jako uzbrojenie dla ISA II. Co ciekawe, gdy rok później rozpoczęto opracowywanie przyszłego T-54, jej osiągi uznano za wystarczające, a i zapas amunicji wynoszący 34 sztuki także nie przeszkadzał. Pojazd oznaczony jako IS-5, inaczej obiekt 248, uzbrojono w armatę S-34 kalibru 100 mm. Jednak mimo obiecujących osiągów, ostatecznie stwierdzono, że nie ma potrzeby uruchamiania produkcji ISA II z nowym uzbrojeniem. W 1957 roku podjęto decyzję o modernizacji czołgu IS-2, wykorzystując w niej maksymalną ilość elementów użytych do modernizacji wozu IS-3 w wariancie M. Decyzji sprzyjał fakt, że większość pojazdów zbliżała się do momentu dokonania przeglądów głównych. Program modernizacyjny miał spowodować unifikację wyposażenia poszczególnych wersji ISA II. Podstawową zmianą był nowy silnik W54K IS, będący wariantem silnika używanego w czołgu T-54. Wymieniono skrzynię biegów, wzmocniono podwozie, dokonano zmian w układzie chłodzenia oraz smarowania, zastosowano nowe koła jezdne oraz napędowe. Zapasowe zbiorniki paliwa połączono przewodami z wewnętrznym systemem paliwowym. Zdemontowano tylny karabin maszynowy, a dzięki uzyskanemu miejscu zwiększono liczbę przewożonych pocisków do 35 sztuk. Kierowca otrzymał przyrząd noktowizyjny do jazdy w nocy. Zamontowano elektrycznie sterowaną wyrzutnię granatów dymnych.
Masa ISA 2M, bo tak oznaczono zmodernizowany wóz, wzrosła do 48,5 tony. Program modernizacji wszystkich wozów zrealizowano do połowy lat 60. Część pojazdów przebudowano na wozy ewakuacji technicznej. Modernizacja polegała na usunięciu wieży, a na jej miejsce umieszczono arkusz walcowanej płyty pancernej, na którym umieszczono przeniesione z wieży elementy, takie jak wieżyczka obserwacyjna dowódcy, właz ładowniczego czy pancerną osłonę wentylatora. Pojazd oznaczony jako IS-2T miał służyć do ewakuacji z pola walki uszkodzonych maszyn. Podobny wariant powstał w Ludowym Wojsku Polskim, przy czym konwersja ograniczała się do usunięcia jarzma wraz z uzbrojeniem i zaspawania powstałego otworu arkuszem walcowanej stali pancernej. Na podwoziu ISA zbudowano działa samobieżne ISU-122 i ISU-152 oraz wyrzutnie rakiet taktycznych 8U-218 dla rakiet SCAD-A oraz 2P-19 dla rakiet SCAD-B. Wyrzutnie mimo sporej różnicy w nazwie konstrukcyjnie odbiegały od siebie nieznacznie. 2P-19 posiadała wzmocnione łoże rakiety oraz podwójne butle ze sprzężonym powietrzem po bokach. W tym miejscu jednak nie będziemy szerzej omawiać tych konstrukcji, mając nadzieję poruszyć ten temat w przyszłości. Jedynym producentem i oczywiście największym użytkownikiem wozów IS-2 był Związek Radziecki. Do końca 1945 roku wyprodukowano 3395 egzemplarzy tego czołgu, a w służbie pozostawał on długo po zakończeniu działań wojennych. Działo się tak mimo tego, że do służby wprowadzano jego potencjalnych następców, czyli pojazdy IS-3 oraz IS-4. Wozy te, trapione licznymi problemami technologicznymi, zostały wycofane z linii zdecydowanie szybciej niż bohater naszego odcinka. W 1957 roku rozpoczęto proces modernizacji tych wozów do standardu IS-2M, co spowodowało, że w linii pozostawały do lat 70., szczególnie na Dalekim Wschodzie, gdzie w ostatnich latach służby pełniły funkcje ruchomych schronów. Po raz ostatni w Związku Radzieckim widziano je w trakcie manewrów Odeskiego Okręgu Wojskowego w 1982 roku. Drugim co do wielkości użytkownikiem wozów IS-2 było Ludowe Wojsko Polskie. Polskie oddziały otrzymały od Armii Radzieckiej 71 sztuk IS-2, które stanowiły wyposażenie 4. i 5. samodzielnego pułku czołgów ciężkich. Bohater dzisiejszego odcinka, czyli krakowski IS-2, służył w szeregach 5. samodzielnego pułku czołgów ciężkich od stycznia 1945 roku, o czym świadczą liczne ślady walki, które można odnaleźć na jego pancerzu. Po zakończeniu działań wojennych w szeregach Ludowego Wojska Polskiego pozostało jedynie 26 sztuk ISA II, gdyż pozostałe ocalałe wozy zwrócono Związkowi Radzieckiemu. Ale od 1947 roku rozpoczęto proces zakupu nowych, kolejnych wozów. Do 1954 wprowadzono do oddziałów Ludowego Wojska Polskiego w sumie kolejne 166 egzemplarzy tego czołgu. W polskiej służbie działały do połowy lat 60. Spis z 1965 roku nie wykazuje już żadnego ISA-2 w oddziałach liniowych. I w związku z tymi czołgami jest pewna zagadka. Kto z Was nie zna serialu Czterej Pancerni i Pies? Odcinek 12, wchodzący w skład drugiej serii, a nakręcony w 1969 roku, posiada pewien interesujący aspekt. Zgadnijcie, co zaraz wyjedzie ze stogu siana? Od ich wycofania z linii minęło 4 lata, a mimo to twórcom serialu udało się zorganizować 2 w pełni sprawne egzemplarze tego wozu. Może to oznaczać, że funkcjonowały one w Ludowym Wojsku Polskim dłużej niż by wynikało to z oficjalnych dokumentów. W składach mobilizacyjnych można je było jeszcze spotkać na początku lat 70. Po wojnie rozpoczął się proces transferu tych czołgów do państw sojuszniczych. Około 100 egzemplarzy otrzymała Armia Chińskiej Republiki Ludowej i najprawdopodobniej wozy te zostały użyte w 1951 roku w trakcie ofensywy chińskiej w północnej Korei. Nie ma niestety na ten temat żadnych pewnych danych. Najprawdopodobniej część chińskich wozów została potem przekazana Armii Korei Północnej, gdyż po zakończeniu działań wojennych Korea Północna wykazuje funkcjonowanie 4 samodzielnych pułków czołgów, w których znajdowało się po kompanii czołgów ciężkich, no właśnie, modelu IS-2. Około 1960 roku Kuba zakupiła 61 egzemplarzy wozu IS-2M.
Czołgi te zostały sformowane w dwa pułki, samodzielne pułki czołgów ciężkich. W trakcie inwazji amerykańskiej w Zatoce Świń w 1931 roku oba pułki znajdowały się w odwodzie i nie wzięły udziału w bezpośrednich walkach. Koniec swojej służby kubańskie ISY-2 spędziły jako ruchome punkty ogniowe w Straży Obrony Wybrzeża. Nowe pojazdy były wprowadzane do użytku w ramach samodzielnych pułków pancernych gwardii. Etatowo taki pułk posiadał na swoim stanie 21 czołgów w 4 kompaniach. W boju pojawiają się właściwie równocześnie z ISami pierwszymi w lutym 1944 roku i od razu spotykają się ze swoimi głównymi przeciwnikami, czyli Tygrysami. Jedno z pierwszych odnotowanych spotkań ma miejsce w trakcie walk o Tarnopol w marcu 1944 roku, gdy wozy radzieckiego 11 Samodzielnego Gwardyjskiego Pułku Czołgów Ciężkich walczą z Tygrysami z 503 Batalionu Czołgów Ciężkich. W starciu tym Niemcy odnotowali zniszczenie jednego rosyjskiego pojazdu nieznanego typu. Otrzymał on trafienie z działa 88 mm, po którym nastąpiła eksplozja amunicji i zerwanie wieży. Jako dość traumatyczne opisał spotkanie Tygrysów dywizji Gross Deutschland z radzieckimi ISami dowódca tej jednostki generał Hasso von Manteuffel. Po raz pierwszy spotkano je pod koniec kwietnia 1944 roku w okolicach Jassu. Załogi niemieckich czołgów, jak zawsze do tej pory, otworzyły ogień z maksymalnej odległości, czyli 3000 metrów. Jednak z zaskoczeniem zauważyły, że pociski odbijają się od pancerzy radzieckich wozów, nie czyniąc im krzywdy. Niemieccy czołgiści musieli skrócić dystans do 1800 metrów, wtedy dopiero unieruchamiając dwa ISY. Manteuffel kończy relację, stwierdzając, że odporność sowieckich czołgów mocno wstrząsnęła Niemcami. Skończył się okres bezkarności. W podobnym tonie wypowiadali się inni oficerowie. Zwrócono uwagę na siłę ognia armaty 122 mm. Guderian wskazywał wręcz, że należy wśród załóg Tygrysów wykorzenić przekonanie o niezniszczalności ich wozu, gdyż przyjdzie za to zapłacić dużymi stratami. Jak widać, Niemcy od razu docenili przeciwnika, z którym przyszło się im mierzyć. W połowie września 1944 roku w rejonie Pułtuska ISY zmierzyły się z nowymi niemieckimi czołgami ciężkimi, czyli Tygrysami Królewskimi. Naprzeciw 501 i 505 Batalionu Czołgów Ciężkich stanął 79 Samodzielny Gwardyjski Pułk Czołgów Ciężkich. W trakcie powstrzymywania niemieckiego natarcia ISY unieruchomiły 4 Tygrysy, tracąc 3 wozy. Ogólnie starcia ISów 2 z Tygrysami były stosunkowo rzadkie. Niemieckie Bataliony Czołgów Ciężkich odnotowały raptem 10 takich spotkań, uwzględniając w statystyce również jednostki wyposażone w Tygrysy Królewskie. Ogólnie ISY-2 okazał się dla niemieckich czołgistów bardzo groźnym przeciwnikiem i o wyniku poszczególnych starć decydowała najczęściej sytuacja taktyczna i wyszkolenie załóg, a nie możliwości techniczne przeciwników. Ogólnie radzieckie dowództwo było bardzo zadowolone z nowych pojazdów. Dzięki silnemu uzbrojeniu i opancerzeniu były one równorzędnymi przeciwnikami dla niemieckich wozów nowej generacji. Jednak i one, wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, jako czołg atakujący w pierwszej linii lub pozbawione wsparcia piechoty, ponosiły duże straty. Bardzo ceniono sobie ich dużą żywotność oraz łatwość w przywróceniu ich zdolności bojowych. W ostatnich miesiącach wojny na bazie istniejących brygad pancernych rozpoczęto formowanie jednostek czołgów ciężkich składających się z 3 pułków posiadających na wyposażeniu 63 wozy. W sumie utworzono 8 brygad, które miały być przydzielane do poszczególnych frontów i służyć jako jednostki wypracowujące przełamanie na głównych kierunkach uderzeń. Bardzo ważną rolę ISY-2 odegrał w trakcie walk o Berlin. Duża siła ognia armaty stanowiła nieocenioną pomoc dla piechoty w zwalczaniu pozycji przeciwnika znajdujących się w umocnionych budynkach. Równocześnie olbrzymie zagrożenie dla pojazdów w walkach miejskich stanowiły masowo stosowane ręczne granatniki przeciwpancerne. Z jednej strony załogi montowały improwizowane fartuchy, mające rozpraszać strumień kumulacyjny z głowic granatników. Z drugiej strony wypracowano specjalne zasady współpracy z piechotą. Procedury takie stworzyli m.in. czołgiści 104 Pułku działającego w ramach 7 Ciężkiej Brygady Pancernej oraz 242 Pułku Strzeleckiego. Opracowano szyk, który można nazwać wiodełkę. Całość prowadziły 2 wozy ISY-2. Pierwszy jadący po jednej stronie ulicy, drugi po przeciwnej w odległości kilkunastu metrów za prowadzącym. Każdy wóz był osłaniany przez pluton piechoty. Dopiero za nimi, w odległości 100-200 metrów, poruszała się reszta ugrupowania.
Natężenie ostatnich walk było bardzo duże. Załogi poszczególnych wozów zużywały dziennie po 2-3 jednostki ognia. O skali ich zaciętości świadczy m.in. przykład jednego z wozów 34. Samodzielnego Pułku Czołgów Ciężkiej Gwardii, który 27 kwietnia po wjechaniu na minę został unieruchomiony i odcięty od sił własnych wraz z 8-osobowym desantem. Wkrótce pojazd został otoczony przez grupę żołnierzy z 33. Dywizji Grenadierów SS. W czołgu od ostrzału przeciwnika zginął ładowniczy i celowniczy. Trafienie Panzerfausta zabiło dowódcę, a wkrótce w walce poległ cały desant. Napór przeciwnika ciągle trwał. Przy życiu pozostał tylko kierowca, sierżant Herman Szaszkow, który nadal prowadził ogień z działa i karabinów maszynowych. Kolejne trafienie z granatnika zapaliło silnik, wobec czego Szaszkow odpalił go i na wstecznym biegu, mimo zerwanej gąsienicy, udało mu się wjechać w ścianę budynku za nim, która waląc się ugasiła płomienie. Bohaterski sierżant przetrwał w wozie do momentu odbicia go przez własne oddziały. Podobno odnaleziono go rannego na podłodze czołgu z nożem w ręku. IS-2 według mnie był najlepszym radzieckim czołgiem II wojny światowej. Potężne uzbrojenie w postaci armaty 122 mm gwarantowało porażenie każdego potencjalnego niemieckiego czołgu. Nawet kiedy nie dochodziło do penetracji pancerza, to uderzenie w pojazd pociskiem o wadze 25 kg z ogromną energią kinetyczną ogłuszało załogę i na pewien czas przynajmniej wyłączało ją z walki. Użycie tej armaty przeciwko takim celom jak schrony czy budynki również nie pozostawiało wiele do życzenia. Na całkiem przyzwoitym poziomie była ochrona pancerna. Wariant, który wszedł do produkcji wiosną 1944 roku, gwarantował odporność na ogień niemieckich armat z odległości powyżej 500 metrów. To dawało dużą swobodę działania radzieckim czołgistom, gdyż z założenia czołg ten wykorzystywany był z drugiej linii. Nowoczesne zawieszenie na wałkach skrętnych oraz stosunkowo bezawaryjna skrzynia biegów powodowała, że osiągi terenowe ISA-2 były wcale nie gorsze niż średniego T-34-85, a załogi podkreślały, że komfort jazdy w tym wozie był zdecydowanie większy. Dodatkową zaletą były właściwie niewielkie rozmiary oraz ograniczona masa tego pojazdu, która również nie odbiegała od wspomnianego już czołgu średniego T-34-85. IS-2 nie był pojazdem bez wad. Jego podstawowa zaleta, czyli uzbrojenie, niestety stanowiło również i wadę. Po pierwsze, amunicja rozdzielnego ładowania powodowała, że zapas amunicji, który mógł być przewożony w tym pojeździe, wynosił tylko 28 sztuk. Bardzo często wymuszało to na załodze przewożenie dodatkowych ładunków i pocisków bezpośrednio na podłodze, co w momencie penetracji pancerza przez wrogi pocisk musiało się skończyć nieszczęśliwie. Dodatkowo, armata D-25T posiadała stosunkowo niewielką celność z racji tego, że balistyka była charakterystyczna dla armaty korpuśnej, czyli raczej do prowadzenia ognia pośredniego, a nie bezpośredniego. Zupełnie archaicznym rozwiązaniem było umiejscowienie z tyłu wieży trzeciego karabinu maszynowego. Po pierwsze, jego praktyczne wykorzystanie jest mocno dyskusyjne. Po drugie, osłabia on strukturę pancerza wieży. Po trzecie, zabiera wewnątrz wieży tak potrzebne na amunicję miejsce. Świetnie pokazała to późniejsza modyfikacja do wariantu IS-2M, w której po prostu ten karabin maszynowy usunięto, montując tam dodatkowe pociski. Równie dyskusyjny był montaż kadłubowego karabinu maszynowego. Nie dość, że był on nieruchomy, przez co pole ostrzału miał mocno ograniczone, to jeszcze jego umiejscowienie właśnie w przedniej płycie powodowało zdecydowane osłabienie odporności tego elementu. Zupełnie niepotrzebne okazały się być dwie boczne strzelnice dla broni ręcznej, z których miała korzystać załoga wieży. Po pierwsze, w warunkach bojowych były raczej niewykorzystywane, a po drugie przyczyniały się do osłabienia wieży w wypadku uderzenia wrogiego pocisku. Niewielkie rozmiary ISA-2 to również niewiele miejsca dla załogi w środku. Niewiele miejsca to szybciej męcząca się załoga, co w połączeniu z problemami tradycyjnymi wentylacji przedziału bojowego na pewno wpływało na pogorszenie efektywności bojowej całego czołgu.
Mimo modernizacji przedniego pancerza, do końca nierozwiązany pozostał najbardziej newralgiczny i najsłabszy jednak w ostatecznym rozrachunku element pancerza ISA II, czyli dolna płyta. Do końca produkcji jej grubość wynosiła 100 mm, przy pochyleniu jedynie 30 stopni. Była dość łatwa do spenetrowania przez niemieckie pociski. To działanie z perspektywy radzieckich konstruktorów celowe, ponieważ wychodzili oni z założenia, że ten fragment czołgu będzie najmniej eksponowany na ewentualne uderzenia wrogich pocisków. Otwartym pozostaje pytanie, czy nie należało wprowadzić do produkcji wariantu ISA II uzbrojonego w armatę 100 mm. Jak pokazały doświadczenia lat 50. i 60., ten kaliber działa w zupełności wystarczał do zwalczania wrogich czołgów oraz wrogiej piechoty.